ponownie kamera na zdrowie trafiła do Wielkopolskiego Centrum Terapii Naturalnych, a obok mnie mój gość, Magdalena Szmyt, która dzisiaj ze mną porozmawia o masażu wiscelarnym. Witam Cię. Dziękuję, że znalazłaś czas. Powiedz mi, zacznijmy od podstaw. Co to w ogóle jest terapia wiscelarna? Terapia wisceralna to ogólnie mówiąc terapia brzucha. Poprzez manualne techniki pracy na powłokach brzusznych pracujemy stricte z narządem wewnętrznym. Są takie trzy główne struktury, którymi się zajmujemy. Struktury to źle powiedziane. Trzy elementy, którymi się zajmujemy. Pierwszy to jest ruch właściwy narządu. Drugie to są adhezje, które powstają w narządach wewnętrznych względem drugiego narządu bądź narządem względem układu mięśniowego bądź też szkieletowego. I trzeci to układ wieszadłowo-więzadłowy, czyli wszystkie struktury, na których nasze narządy wewnętrzne się opierają. I rozluźniając wszystkie te elementy, pracując z nimi, wpływamy na to, że tak jakby powodujemy, że funkcja narządu wewnętrznego wraca i jest w pełni swoich sił. Tak, bo oczywiście ja nie zrozumiałam połowy tego, co tutaj mówiłaś, ale brzmiało to bardzo profesjonalnie, muszę powiedzieć. Czyli jak gdyby ty swoimi dłońmi powodujesz, że to, co napięte, się rozluźnia, to, co się przesunęło, wraca na swoje miejsce, mówiąc takim bardzo potocznym językiem, tak? Dokładnie. Inaczej tę metodę można nazwać terapią strukturalno-funkcjonalną, czyli pracując ze strukturą, czy danym narządem wewnętrznym, wpływamy na jej funkcję, polepszamy ją. Aha. Albo przewracamy. Bo oczywiście możliwe jest to, że organy się przesuwają jakoś delikatnie, tak? Oczywiście. To są te adhezje, sklejenia, o których mówiłam. Każdy narząd wewnętrzny jest otoczony błoną surowiczą. To jest błona, która sprawia, że w naszym ciele jest przesuwalność. Jeden narząd względem drugiego może się przesuwać. Każde zaburzenie w naszym ciele, jakiś stan zapalny bądź też inne zaburzenia powodują, że tej mazi wydzielanej jest mniej i narząd może być sklejony względem drugiego narządu i to powoduje utratę tej funkcji, o której mówimy. Że tak samo jak w naszym życiu codziennym ruch jest potrzebny naszemu ciału, tak samo w narządach wewnętrznych ruch musi być, żeby wszystko funkcjonowało prawidłowo. Kiedyś usłyszałam właśnie, że wątroba na przykład bardzo lubi na wiosnę ruch. Że to nie, rację... nie tylko tak, na bo wiosna to jest takim czasem wątroby też, nie? Tak. To... I że bardzo tak, ona lubi ruch. Dokładnie. No dobrze, no ale powiedz mi, jak możliwe jest to, że organy, które znajdują się w jamie brzusznej, mają wpływ, znaczy ich funkcjonowanie właściwe ma wpływ na inne części naszego ciała? Nasz układ, nasze ciało jest jednością. Więc jeśli mamy jedno zaburzenie, to powstaje nam tak zwany łańcuch lezji, czyli łańcuch zależności jednej struktury od drugiej. I najprościej będzie na przykładzie, jeśli źle się odżywiamy, możemy mieć otłuszczoną wątrobę. Otłuszczona wątroba wpłynie na jej układ wieszadłowy, czyli w tym przypadku na przeponę. Na przeponie opiera się płuco, które spakowane jest w torebkę, która się nazywa opłucna. I opłucna łączy się, powiedzmy, z więzadłem obojczykowo-barkowym i cały ten łańcuch wpłynie na to, że nasza sylwetka się zmieni, zamknie i będziemy mieć ból barku. Taki najprostszy przykład, także jedna struktura pociąga drugą i tworzy nam się mnóstwo tych łańcuchów zależności. Także narząd wewnętrzny może oddziaływać na obwodowe stawy, na bóle kręgosłupa, napięcia w potylicy, na całe nasze ciało. No dobrze, to w takim razie czekamy, aż coś się wydarzy, czy możemy profilaktycznie go stosować? A jeżeli profilaktycznie, to jak często byś zalecała spotkanie z tobą? Jak najbardziej masaż można stosować profilaktycznie. Bo zanim wystąpi choroba, mamy szereg jakichś dysfunkcji, objawów, nad którymi można pracować. Także ja zalecam swoim pacjentom jak najbardziej masaż wykonany profilaktycznie. Raz w miesiącu, raz na dwa miesiące.
My też staramy się edukować naszych pacjentów, więc czasami jest tak, że pacjent wraca po okresie na przykład pół roku i mówi: słuchaj, Magda, wątroba mi się spięła, popracujmy. Także no różnie, ale najlepiej raz. Raz na miesiąc, raz na dwa miesiące. Dokładnie. Dobrze, ale przy jakichś konkretnych schorzeniach warto zacząć od tego masażu? Ogólnie mówi się, że wszystko pochodzi, zaczyna się od brzucha, więc z każdą jedną dolegliwością można zacząć pracę z brzuchem. No, myślę, że ja teraz najlepiej. Teraz sobie myślę, jak powiedziałaś o tej stłuszczonej wątrobie i obojczyku. Ja od roku mam problem właśnie z tym obojczykiem, a wiem też, że miałam na płucu, miałam trochę wody i miałam odmę w którymś momencie. I się zastanawiam, czy powinnam schodzić niżej i zaglądać do tej wątroby, bo skoro jest taka zależność, ale chyba to nie jest tak aż zawsze, prawda? Jeżeli miałam problem w płucu, to nie znaczy, że niżej też, czy to tak jest rzeczywiście. Że warto sprawdzić też tą wątrobę. Zależy od pacjenta, tak? Jakie pacjent zgłasza objawy. Jeśli była odma i pacjent nie zauważa żadnych mięśniowych, powięziowych rzeczy u siebie, nie trzeba, ale myślę, że zawsze warto. Bo każdy stan zapalny, każdy zostawia w naszym ciele właśnie jakieś ślady, więc im wcześniej je usuniemy, tym lepiej będziemy funkcjonować. No a powiedz mi, bo ja będę miała przyjemność zaraz na ten masaż sobie wskoczyć kolejny raz i pamiętam, jak mówiłaś, że dobrze, żeby brzuch nie był pusty na przykład, nie? Ja wrzuciłam rogalik, uwaga. Trzeba się jakoś specjalnie przygotować do Ciebie przychodząc przed wizytą, przed takim masażem? Warto, żeby żołądek nie był pełen. Także, żeby nie być głodnym, można zjeść sobie jakiś mały posiłek godzinę przed masażem. Zalecam, żeby... O mnie nie chodzi, chodzi o to, żeby pacjent czuł się komfortowo. Drugą sprawą jest opróżnienie pęcherza. Też, żeby łatwiej się pracowało, żeby nie zaburzało to gdzieś mojego odbioru ciała. I może jeszcze taka kwestia u kobiet miesiączki. Jeśli pracujemy z narządami wewnętrznymi, powodujemy lepsze ukrwienie, więc jeśli kobiety mają obfite miesiączki, to lepiej, żeby przyszło sobie nie dokładnie. No dobrze, a są jakieś przeciwwskazania? Przeciwwskazań jest bardzo mało. Tak naprawdę jednym głównym, takim bezwzględnym przeciwwskazaniem jest tak zwany ostry brzuch. Jeśli pacjent przychodzi w stanie ostrym, nie wiemy, co się dzieje, lepiej nie dotykać takiego pacjenta. Proponujemy diagnostykę u lekarza, USG brzucha, dopiero powrót do nas, żeby nie zaszkodzić zarówno pacjentowi, jak i sobie. Ale tak jak wspominałam, jest ten ruch właściwy narządów wewnętrznych, także możemy pracować z każdym pacjentem. Tak naprawdę... Dostosowując... Znaczy wiadomo, że jak będzie duży już brzuch, tak, to nie, ale w początkowym okresie, kiedy jeszcze brzucha u kobiety nie ma widocznego? Jak najbardziej można pracować. Nie pracujemy stricte z brzuchem, ale możemy popracować właśnie przez ruch właściwy, przez żebra, przez mostek, w zależności co się no dzieje. No właśnie, mostek, bo jeszcze my mówimy tu cały czas o brzuchu i dla mnie brzuch to wiesz, to są jelita, wątroba, żołądek, ale pamiętam też, że Ty kiedyś mi odblokowywałaś tutaj mostek, przeponę, tak? Tu też jest, więc jak gdyby trochę wyżej też wchodzisz, to nie tylko, że tu, tak? Pracujesz też z przeponą na przykład, ale to jest podłączone do tego masażu wistralnego, czy to jest osobna technika, którą też znasz i po prostu stosujesz? Narządy wewnętrzne to nie tylko to, co mamy w brzuchu, czyli nasze trzewia, ale również płuca, serce. Czyli ja Ci przerwę tylko, czyli masaż wistralny nie dotyczy tylko jamy brzusznej? Nie. Okay. Jest ogólnie nazywanym masażem trzewi, ale dotyczy wszystkich narządów wewnętrznych. Okej, okay, no to tutaj skorygowałam swoją wiedzę. Oj, teraz nie pamiętam, o co ja zapytałam, ale dobra. Następne pytanie jest takie, czy są różne techniki tego masażu, czy jest jedna, nauczysz się jej i wtedy możesz jak gdyby całe życie ją wykorzystywać, czy to się zmienia, czy są różne? Jak wszystkie techniki, to się zmienia. Ogólnie masaż wisceralny, wszyscy mówią, że wywodzi się ze starosłowiańskiego masażu brzucha. I gdzieś tam teraz stał się bardzo modny, jest odkopywany, bym powiedziała, bo to nie jest metoda wymyślona na nowo,
ale każdy dodaje do siebie jakąś cegiełkę z tych metod, którymi już się wcześniej posługiwał, tworząc nowe techniki. Także różnią się te techniki siłą, z jaką się pracuje, głębokością, połączeniem, bo czasami na takim kursie masażu wisceralnego nie uczy się wcale tych łańcuchów zależności całego ciała, tylko pracy z brzuchem. Warto sobie łączyć różne metody. Właśnie, bo ty przecież studiowałaś, co studiowałaś? Fizjoterapię. No właśnie, czyli budowa ciała jest tobie bardzo dobrze znana, czyli dobrze, żeby przed pójściem na kurs, na masaż wisceralny przygotować się jednak pod kątem naszej budowy, tak? Bo tam tego nie uczą. Czy uczą też jakoś... Uczą też, bo każdą technikę ciężko wytłumaczyć bez wiedzy anatomicznej. Ale większość dobrych kursów ma takie zastrzeżenie, że są to kursy tylko dla fizjoterapeutów i lekarzy, żeby właśnie mieć już tą wiedzę. Ale można też, są jakieś weekendowe warsztaty, wtedy takich nie ma zaostrzeń, ale też w formie wstępu jest przekazywana wiedza anatomiczna. Czyli dobrze ją jednak znać trochę głębiej. Pewnie, że a tak. Powiedz mi, gdzie ty się uczyłaś? Jakieś szkoły tutaj w Polsce są w ogóle zajmujące się przyuczaniem do do takiej formy masażu? Są w Polsce takie szkoły, ja natomiast wybrałam austriacką szkołę. Jest to szkoła terapii wisceralnej i integratywnych, manualnych metod. Także... Brzmi dobrze. jaki czas się uczyłaś? Jak długo ta szkoła trwała? Nadal jestem w trakcie, bo szkoła jest podzielona na moduły. Skończyłam moduł podstawowy, teraz jestem na module rozszerzonym. Kończy się to wszystko modułem zaawansowanym, więc jeszcze 2 zjazdy przede mną. Aha, czyli za chwilę będziemy mieli dyplom w rękach. Ja słuchajcie, trafiłam oczywiście, bo jak przepytałam moich, wzięłam 10 osób i zapytałam, czy wiedzą, co to jest masaż wisceralny. I niestety nikt nie wiedział. Ty mówisz, że zaczyna być moda na to. Zależy pewnie w jakim środowisku. No ty pracujesz w takim miejscu, gdzie ludzie przychodzą już jak gdyby po konkretną usługę, brzydko mówiąc. Ale ja zauważyłam, że jednak wiedza na ten temat nie jest zbyt szeroka i wiedza ludzi nie jest też zbyt szeroka, więc uważam, że ten odcinek, chociaż krótki i bardzo delikatnie dotknął tematu, to warto obejrzeć i warto się zastanowić, czy nie zafundować sobie takiego masażu, bo ty wtedy też jesteś w stanie zdiagnozować, na ile jest tam dużo napięć, przesunięć i tak dalej. I wtedy możemy iść w temat głębiej, albo możemy spotykać się właśnie co 2 miesiące, tak jak ja teraz się staram, i po prostu zapobiegać, tak? Więc... A ty do kogo chodzisz na masaż? Jest ktoś, kto tobie masuje brzuch? Honorata. Honorata, okej. Okay. Dokładnie. Wiesz co, Madzia, bardzo ci przepraszam, dziękuję. Mam nadzieję, że wyniesiecie jakąś wiedzę z tej krótkiej rozmowy, tak jak powiedziałam. I zapraszam do Wielkopolskiego Centrum Terapii Naturalnych, no bo co tu dużo mówić, tak? Zapraszam. Dziękuję bardzo za uwagę. Dzień.